to spadło na nas troszeczkę niespodziewanie. Nikt nie był na to przygotowany. Dzisiaj jesteśmy już troszeczkę mądrzejsi. Mamy szczepionki, które możemy wykorzystać, żeby drugi raz nie przechodzić tego koszmaru, bo to był koszmar. Na pewno nieprzewidziane było to dla nas i też tutaj u nas też wybuchła ta cała pandemia covidowa w hali, w drużynie. I ja miałem to szczęście, że akurat mnie to nie dotknęło. Byłem jednym z niewielu chyba tego, ale wiem, jak chłopaki to przeżywali i też, jak później się okazało, wielu moich znajomych, moich przyjaciół miało COVID-a i naprawdę bardzo ciężko to przeżywali. Siedzenie miesiąc w domu na kwarantannie z małym dzieckiem na 60 metrach kwadratowych to naprawdę nie jest nic przyjemnego. Mam to szczęście od losu, że mnie to nie dotknęło i mam nadzieję, że mnie to nie dotknie, ale naprawdę jest to coś niemiłego, coś dramatycznego, co ciężko sportowcom wraca się do odpowiedniej formy po tym, gdy się łapie tego wirusa. Ja miałem to szczęście, że dosyć łagodnie przeszedłem COVID-a. Gdzieś tam tylko takie dwa dni miałem troszeczkę słabsze, że się bardzo, bardzo źle czułem, ale zostałem ozdrowieńcem, wszystko szczęśliwie się skończyło, nie było żadnych powikłań. Natomiast jeżeli dostałem tylko sygnał od lekarza, że już jest czas na to, że można się zaszczepić, zaszczepiłem się i mam nadzieję, że nie będę tego drugi raz przechodził. Zdrowy człowiek, gdzie trenuje, funkcjonuje codziennie w sporcie, wylewa hektolitry potów na parkiecie, czuje się dobrze, przebiegany ileś kilometrów dziennie praktycznie, a tu nagle robi najprostsze dzienne zadania. Wyjść do sklepu, dla niego to jest męczące, wejść po schodach i no coś niewyobrażalnego na pewno taka sytuacja jest. O ile, nie wiem, 20 lat zawodowo uprawiam prawie sport, to po tej chorobie, nie wiem, przejście śmiesznych 100 metrów sprawiało duży problem, tak? Trzeba było po prostu na nowo zaprogramować organizm. No ja powiem ze swojej strony, że jeśli wyszła ta szczepionka i okazało się, że mogę się zaszczepić, to od razu w pierwszych dniach poddałem się szczepieniu na COVID-a i moim zdaniem jest to tak jakby odzyskanie życia, tak? Dla świata, dla wszystkich. Dlatego możemy się tutaj wszyscy spotkać na halach, z kibicami, spotykać się w mieście, w restauracjach, na kawie. Niech każdy weźmie po prostu odpowiedzialność za siebie, a będzie wszystko dobrze, tak? Więc wydaje mi się, że to jest takie jakby plus dla świata, ożywienie tego wszystkiego, żeby wrócić do jakiejś normalności sprzed wybuchu pandemii. Niestety ten przeciwnik jest niewidoczny i trzeba podjąć wszelkie kroki, żeby z nim walczyć, a szczepionka daje nam tę możliwość.